Właśnie dojechaliśmy do Skierniewice Rawka, czyli najbliższego dworca kolejowego do Gorientu w Puszczy Bolimowskiej. I biegniemy na spotkanie z innymi psiarzami. Już nie mogę się doczekać. Jest 7 rano, a ja jak zawsze swoją relację z Dogorientu rozpoczynam w namiocie. I pierwsze dwie rzeczy, które sobie uświadomiłem, to pierwsza, że się wyspałem, bo mój pies całkowicie normalnie przespał całą noc. Położył się w namiocie i się w ogóle nie stresował. Ogólnie cała nauka chodzenia do namiotu, zostawiania w namiocie i spania niedaleko mnie nie poszła w las i naprawdę się wyspałem. Druga rzecz jest taka, że mam pomalowane paznokcie. Ale pasują mi do śpiworu, więc chyba jest okej. Zapiszecie mnie? Nie. Chciałam pani nie. Lalunia, nie ma takiej panienki na liście. A z tym tutaj? A masz matowy? Mamy mamy? Ale nie ma matowego. To się nie liczy. To się uśmiechnij do Kamila. Teraz jest on top. I taki mam. I ja malowałam. Nie? On lubi jakieś przelegane. Dziecięca jest, Amelina trzeba poczekać. Tabo. To Kasia czy Gosia? Tabo. Serio, zamiast po mojej nazwisku, to Tabo. To jednak nie tak, czekają. Tak, jest najważniejszy. Nie, po porach co? No to zdecydować się, bo nie wiem gdzie szukać. To weź parę i skreśl na indywidualne. Się okaże, że jednak czyli do mnie. Tak. Numer. To cynka, ja cię kocham, ale ty weź no tam. No bo jest Tabasco. A, książeczkę zdrowia poproszę raz. To jest Lucynka. Tabasco ma Lucynka numer przyjmuje zapisy. Indywidualnie. To proszę. Diorka. Godlewski. Jak macie to, to... Pokazuję pakiet startowy, jaki właśnie dostałem na Dog Orient w Puszczy Bolimowskiej 2015. Oczywiście na początku są różnego rodzaju ulotki. Również standardowo mamy kartę startową oraz jedną z najważniejszych rzeczy, czyli bon na jedzenie. Są zarówno na posiłek mięsny, jak na i wegetariański. No a poza tym dodatkowe rzeczy, jak na przykład smaczki dla psa, tutaj akurat firmy Doggy Biocakes. Kolejne smaczki naturalne. Dwa baloniki, akurat ja dostałem chyba Jack Wolskina, bardzo dobrego sponsora. Olej rybny łososiowy dla psów. Dodatek do karmy. Krem do stóp. I ostatnia rzecz, długopis aktywni z psami.pl. O swoich stopach. Jak to się stało? Jak się ma psa, nie da się być czystym. Przykro mi. Takie życie nasze, psiarze.
Warszawy właśnie przyszłam, taka normalnie odtąd dotąd, bo w takich spodenkach całe czarne nogi. Dobrze, że wtedy ten Mariusz nam udostępnił łazienkę, żeby się wykąpać, bo nie wiem, jakbym wracała do domu. Wszystko przez to, że ona tak zamiata tymi tylnymi łapami, to błoto zawsze wszystko na mnie leci. Nie nagrywaj mnie, proszę. Dobrze. Ludzie pomyślą, że... No. Broda. No cóż poradzi. Czwarty punkt był zaraz przy bazie i w korycie rzeki, gdzie było dużo błoto, co, czyli coś, co Golden uwielbiał najbardziej. Tabo, chodź się pokaż. Pięknie. Super. Teraz jak zaliczyliśmy czwarty punkt jako pierwszy, to pierwszy punkt trzeba zaliczać jako drugi, ale przynajmniej fajna droga, utwardzona, jest praktycznie prawie do samego punktu pierwszego, więc na pewno nie będziemy się gubić z Tobą. Jestem sam na razie. Niektóre osoby są przede mną, niektóre za mną. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Pewnie do kogoś dołączę niedługo, żeby było bardziej zabawnie. Dzisiejszy Dogorient jest dosyć wyjątkowy, gdyż przeważnie są podziały na tak zwane trasy hobby, czyli krótsze, i na klasy sport albo mid, różnie się to nazywa. A dzisiaj wygląda to w ten sposób, że minimalny dystans, jaki trzeba pokonać, to jest 10 km. Maksymalny, nie mam maksymalnego, ponieważ w Dogorientach nigdy nic nie wiadomo, ale liczy się ilość punktów i czas. Trasa dzisiejszego Dogorientu jest bardzo urozmaicona. Najpierw było błoto, potem była utwardzona droga, a teraz kręciliśmy w lasek, idąc niebieskim szlakiem. I za chwilę znowu będziemy taplać się w błocie, ponieważ dochodzimy do pierwszego punktu, gdzie z kolei znowu będzie rzeczka, ta sama. Właśnie zboczyliśmy na chwileczkę na zielony szlak, żeby odnaleźć punkt numer uno. I teraz pytanie, gdzie jest ten piękny punkcik. Powinien być praktycznie na trasie zielonej tutaj gdzieś. Mam nadzieję, że nie jest za bardzo ukryty. No ale szukamy. Nie był za bardzo ukryty, jak się okazało. Nie, Tabo oczywiście mnie ciągnie do wody, bo jest goldenem. Tabo, stój! Dobry. Ale przynajmniej się słucha, mnie nie zabił. Dobra, idziemy powoli. Ale do punkciku, nie do wody. Do punktu, chodź. Wejdziesz do wody, obiecuję ci to. No, jesteśmy przy punkcie numer 1. Obiecałem. I spełniłem swoją obietnicę. A teraz musimy lecieć dalej, Tabo. Tam. Lecimy dalej. Dzięki za prysznic. Po zdobyciu pierwszego punktu, jako nasz drugi punkt, zeszliśmy z powrotem na niebieski szlak, który teraz łączy się z zielonym szlakiem, więc to jest zielony i niebieski szlak. I okazuje się, że punkt 5, 6 i 7 wszystkie są na zielonym szlaku. No, to łatwa sprawa. Jak maszerujemy, to Tabo jest zawsze przede mną i nawet troszkę ciągnie, co ułatwia życie. Ale w momencie, gdy biegniemy, to niestety Tabo wlecze się za mną, jak nie powiem co.
I praktycznie mam wrażenie, jakbym ja go ciągał. A że nie chcę męczyć psiaka, no to mam... Wydaje mi się, że będę musiał przejść całą trasę zamiast przebiec. A może na tym skrócić, zobaczymy. No niestety. Jak się trenuje na dog trekking, to trzeba trenować i siebie, i swoje mięśnie, i mięśnie psa. O, kraksa. Cześć, kraksa. Cześć. Cześć, pani kraksa. Te. Widzę, że ty się bawisz w te. A co? Z zadania. Dobra, bierzemy punkt, lecimy dalej. Zboczyłem na niebieski szlak, co spowodowało, że ominąłem punkt numer 5. No i miałem decyzję do podjęcia, czy pójść na punkt numer 5, czy pójść od razu na szóstkę. No ale w końcu zdecydowałem się pójść na piątkę, wrócić trochę, tracąc cenny czas. No ale nie żałuję, bo ogólnie przejście od piątki do szóstki jest bardzo atrakcyjne. Jest po prostu las, wąska ścieżka wzdłuż rzeki i naprawdę fajne widoki. Jako, że idziemy wzdłuż pięknej, dużej rzeki, postanowiłem zlodować Tabo. A więc Tabo jest cały mokry i odzyskał swoje siły witalne i możemy iść dalej na punkt numer 6. Dochodzimy do punktu numer 2. A my pójdziemy... A, dobra, pies wybrał za mnie. Czekaj, to nie 2, to jest... To nie 2, to jest 10? Nie, 2, czekaj, to co myśmy wpisały? Zadanie dodatkowe było. A, bo zadania mają inne numerki. Tak, to jest 2. Aha, no to ja wpisałam to zadanie tutaj na tej kartce, cholera. Aha. No i co? Perforujemy w tym samym miejscu. Dobra. Udało się. Jakie samopoczucie? Bardzo pozytywne. Na razie zaliczonych punktów raz, 2, 3, 4, 5, 6. A jeszcze 2 przede mną. Dam radę. I dwójeczka, ten z takim zatrzymaniem na fotografię. Tak. Z wyborami. Pstryk. Pięknie. Uśmiech do kamery. Pies, uśmiech do kamery. Och, pięknie. Tak, muchy gryzą. Właśnie widzę raj dla goldenów i koszmar dla właścicieli goldenów. Tabo, nie, to nie jest dobry pomysł. Chodź. Nie, to też nie jest dobry pomysł. Nie próbuj nawet. Nie. To był filmik z serii, o czym trzeba pamiętać, gdy kupuje się Goldena. Dobra, rozkoziliśmy. Dobrze, udało się. Udało się. Skoro już pokonaliśmy razem 2 punkty, to mogę Ciebie przedstawić. Tak, Kaśka z Warszawy, z Roxy. Owczarek szkocki coli. Pełną gębą. Pełną gębą. Jak podobały Ci się zawody póki co? Takim nie razem? Bardzo, gorzej psu. Raczej jest to człowiek orient, a nie dog orient, bo to ja ją ciągnę, a nie ona mnie. No niestety, czyli mówisz, że jednak rasa... Owczarek szkocki, Do pasania owiec tylko i wyłącznie. Nie na długie trasy. Nie. Przez bagna idziemy. Bo chcieliśmy pójść na zymut i sobie troszkę skrócić drogę. No niestety droga się skończyła na mega bagienku i rzece. Więc wracamy na ścieżkę, która będzie dla nas patelnią.
dla nas i dla naszych psów. Are you listening? Damn. Yeah. Yeah. Zrobiliśmy sobie krótki odpoczynek przed chyba dwoma ostatnimi punktami już, nie? To przed 12 i 3 dla mnie i przed 12 i 4 dla ciebie. Finish. Punkt 12 nie był aż taki prosty do złapania, jak nam się to wydawało. Ogólnie jak mamy wielki słup, to przeważnie taki o. To człowiekowi wydaje się, że będzie przy słupie. A nie tutaj. Taka zmyłka. Chociaż mapa trochę to pokazywała, ale nie za bardzo. Ostatni punkt na dziś, trójeczka i już lecę do bazy. Jest jakieś zadanie, widzę, zadanie numer 2. Nie będziemy rozwiązywać chyba. Dzisiaj skupiam się na chodzeniu bardziej. Ostatnia prosta. Tylko jeszcze 3 zakręty trzeba zrobić. Na tej ostatniej prostej. Żegnaj! No, do zobaczenia nam. Będzie coś na pewno. A my się odłączamy. Przechodzimy przez mostek. Bardzo fajny mostek. A bo błagam, zatrzymać się. Którym nigdy nie szedłem wcześniej, bo przechodziłem w punkcie numer 3. Nie, numer 4. O, a to fajnie wygląda. Ile punktów? 5. Zmieściliśmy się. Przemieniliśmy 3. Sara, to już imię psa? Rebus. Rebus. Ale co się dzieje? Mam kierownik już wtedy żarta, bo nie będę sobie tego. Brawa! Pierwsze miejsce jest podziwane Dasza i Marek Teraz.